Włącz i zostań z nami. Szanowni Państwo, serdecznie witam Państwa na kolejnym spotkaniu Wrocławskiego Klubu Gazety Polskiej. Tomasz Sakiewicz, dziennikarz Gazety Polskiej. Jeden z których był atakowany, ja to doskonale znamy, znamy się już bardzo długo. I mógł być tak jak inni, dobrze opłacani, ale tego nie zrobił. To są, ja chcę powiedzieć oficjalnie tym wszystkim, którzy mi domówili, nie zmienił się i się nie zmieni. Ja jestem o to przekonany, bo to jest człowiek honoru. Tomasz Sakiewicz. Naprawdę jest ogromne niebezpieczeństwo w tej chwili zapalenia się wschodu. Testament pierwszej Rzeczpospolitej to jest opowieść, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego Rosja atakuje inne narody, dlaczego musiał zginąć polski prezydent, dlaczego doszło do wojny w Gruzji. Ale też dlaczego w przeszłości Rosja była taka, jak jest. Co nam grozi, co z tego wynika i pewne prognozy na przyszłość. Książka była pisana, kończona w połowie zeszłego roku. Polecam szczególnie rozdział pod tytułem Rok 2015, który się zaczął. Jeśli przeciętny przedstawiciel zachodni, zacznijmy od normalności. Kiedy widzi drugiego człowieka, jeśli ty mi w niczym nie zagrażasz, jeśli nie chcesz mnie napaść, ograbić, zgwałcić, nie chcesz mi nic zabrać, nie ma między nami jakiegoś konfliktu interesów, to ja też nic do ciebie nie mam. Po co mamy się kłócić, po co mamy się bić? Możemy robić interesy, możemy nie robić interesów, ale nie ma powodu, żeby był między nami konflikt. Tak myśli typowy przedstawiciel cywilizacji zachodniej. Jak myśli przedstawiciel elit rosyjskich? Jeśli ty mnie nie chcesz napaść, jeśli ty nie chcesz mnie ograbić, jeśli ty nie chcesz mnie zgwałcić, to ty jesteś słaby. I ja muszę cię napaść, okraść, zgwałcić, póki ty nie urośniesz w siłę. Bo twierdzenie, że ty jesteś pokojowy, to jest tylko mydlenie oczu. Ty po prostu jesteś za słaby, żeby mnie napaść. To są dwie szkoły myślenia, których nie da się wyjąć, uzasadnić, postawić obok siebie. One są skrajnie przeciwne. One wynikają z całego systemu kształcenia, myślenia politycznego, myśli państwowej, zachowań ludzkich w stosunku relacji władza-obywatel. I teraz drugi przykład, druga anegdota odnosząca się do sposobu gospodarowania, ale dobrze obrazująca obecny też kryzys gospodarczy w Rosji. Ja to porównuję do dwóch rodzajów owadów. Pszczół i szarańczy. Otóż cywilizacja zachodnia to taki rodzaj pszczół. Kiedy celem działalności każdego jest pomnażanie dóbr. Pracujemy, żeby dóbr było więcej. I nawet nie jest istotna moja rola społeczna. Czy ja z tego mam więcej, czy mniej. Dobrze jest pomnażać dobra. Jeśli jestem na jakimś terenie, jestem czegoś szefem, gospodarzem, prezydentem, królem, władcą, kimkolwiek, szefem firmy, to dobrze jest pomnażać dobra, bo to służy mnie i wszystkim pozostałym. Natomiast jak myśli typowy przedstawiciel Rosji, tej cywilizacji, o której będę za chwilę więcej mówił? Otóż on myśli tak. Jeśli są jakieś dobra, łatwe do wzięcia, to trzeba je zabrać natychmiast. Jeśli ja ich nie zabiorę, to zabierze je ktoś inny. Mogą się zmarnować, mogę nie dożyć momentu, kiedy z nich skorzystam. Więc trzeba je szczerpać, bez względu na konsekwencje. Jeśli jest ropa, to trzeba ją natychmiast wydobyć i sprzedać. Jeśli jest gaz, trzeba to bez względu na koszty wyczerpać i wyzyskać. To ten słynny widok tych bolszewików kradnących zegarki. Tak? No, są zegarki, trzeba ukraść. Nawet budzik tam wiązali na rzemieniach, jak widzieli. Jak wchodzili na polskie kresy, to potrafili, bo nie wiedzieli, jak się zegarek nosi. Bo trzeba skorzystać. Trzeba jak najszybciej skorzystać, bo potem tego nie będzie. Te dwa sposoby myślenia, czyli pomnażać dobra i wyzyskać dobra, to są jakby dwie natury różnych owadów, których nie da się przekonać pszczoły, żeby była szarańczą, ani szarańczy, żeby była pszczołą.
Tak, tacy są, to jest ich natura. Oczywiście może po setkach lat się zmienić, ale tak zostali ukształtowani. To jest opowieść, którą zaczynam w tej książce i kończę właśnie na wojnie na Ukrainie. Otóż ta katastrofa, która spowodowała, że część naszych braci Słowian, część ludzi Europy, takim są Rosjanie, stała się Azją, stała się kimś innym, zaczyna się 800 lat temu. Więc jeśli ktoś przyjeżdża z Europy i nas chce uczyć tolerancji, to tylko dlatego, że ten biedaczek nie zna historii, że w tych czasach to u nich palono niewiernych na stosach, mordowano się wzajemnie. I to i katolicy protestantów, i protestanci katolików, bo tutaj wcale nie było tak, że tylko jedni byli bardziej winni. Po prostu myśmy wytworzyli wzajemny wzór współżycia ludzi o różnych kulturach, różnych religiach, a oni tego się nie nauczyli, bo nie mieli takiej potrzeby. Bo nie było tej potrzeby. Po prostu na tyle jedni dominowali, że mogli wyrżnąć drugich. U nas na nasze szczęście nikt na tyle nie zdominował, żeby móc narzucić drugim siłą swoją religię. I to przeszło przez polską kulturę. Polska kultura jest wielonarodowa, choć jest polska. Tak jak w litewskiej kulturze znajdziemy ślady polskie, jak w ukraińskiej znajdziemy bardzo wiele polskich śladów. Polski hymn się zaczyna, jeszcze Polska nie zginęła, a ukraiński Szczene zmarła Ukraina. Szczene zmarła, tak, Ukraina. No skąd to się wzięło? No pewnie w podobnych tonacjach nam grało, tak? Niezależnie od tego, co się stało później. Przeniknęły się te nacje i przez wiele set lat tworzyły wspólną kulturę. Jeśli spojrzymy na polską Wigilię, na polską choinkę, to jest to miks tych wszystkich tradycji. Polska Wigilia to są i ruskie, i litewskie, i żydowskie, i ormiańskie. A nikt nie podważa polskości Wigilii, prawda? Czyli jest coś w nas z wielu kultur, co mimo wszystko pozwala nam być sobą. Musimy też o tym pamiętać. Dlaczego Polska może się względnie czuć dzisiaj bezpieczna? Ponieważ Sowieci i Rosjanie, zanim na nas uderzą, muszą zjeść Ukrainę. To jest proste, to jest oczywiste. Nie da się wjechać do Polski, jeżeli po drodze jest niepodległa Ukraina. Więc muszą przynajmniej doprowadzić do upadku nierosyjskiego rządu na Ukrainie, żeby się nami bardziej stanowczo zająć. I tą samą politykę po Józefie Piłsudskim kontynuował Lech Kaczyński. Myśmy sobie z tego do końca nie zdawali sprawy, ale do Rosjan to dotarło. Kiedy to dotarło? W sierpniu 2008 roku w Tbilisi. Kiedy Lech Kaczyński wybiera się z 5 prezydentami i co się dzieje? Czołgi jadące na Tbilisi zatrzymują się. Czego się Rosjanie przestraszyli? No, Lech Kaczyński miał tam jakąś ochronę, może kilkunastu dobrze uzbrojonych ludzi. Podobno świetnie, ale co oni mogliby zrobić wobec dywizji pancernych, które jechały? Nic by nie mogli zrobić. A jednak Rosjanie się zatrzymują. Otóż przestraszył się tego, czego się rosyjska polityka boi najbardziej. Odrodzenia sojuszu militarnego w Europie Środkowej. Putin wiedział, że jeżeli zajmie w tym momencie Tbilisi, dojdzie do szybkiej integracji politycznej, militarnej Kijowa, Warszawy, Wilna i innych państw czujących bardzo silne zagrożenie polityką rosyjską i będzie miało to wsparcie Stanów Zjednoczonych. A to by oznaczało już wtedy koniec Imperium Rosyjskiego. Gruzja nie była warta utraty imperium. Musiał rozwiązać problem główny, czyli rozbić rodzący się sojusz. Zatrzymać wojska na tym poziomie, którym to było dla niego wtedy opłacalne, czyli w Osetii i Abchazji. I zająć się problemem integracji. Najważniejszym problemem był oczywiście polski prezydent. Jak się skończyło, wszyscy dalej wiemy. Pytają, jakie były motywy. No właśnie były takie motywy. Taki był motyw śmierci Lecha Kaczyńskiego. Polski prezydent nie mógł żyć w momencie, kiedy zagrażał istnieniu Imperium Rosyjskiego. Stało się to, co się stało. Rosja dzisiaj bankrutuje, ale widzimy konwulsje polegające na tym, że próbuje utrzymać już w tej chwili militarnie swoje imperium i będzie się posuwać daleko, no bo nie ma innego wyjścia. No co ma zrobić? Może napadać. W czym jest nadzieja na bezpieczeństwo Polski? No mamy dwie. Po pierwsze ścisły sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, bo raczej na Europę nie ma co tu liczyć. W Europie się zastanawiają, czy bardziej głaskać Putina, czy bardziej go karać.
I drugi, próba obrony, czy wsparcia na tyle Ukrainy, żeby broniła się jak najdłużej. Być może przy obecnej determinacji nawet ma szansę się obronić, ale czeka nas jeszcze tysiące ofiar na wschodzie i wydaje się, że ten proces jest nieunikniony. Wszyscy, którzy liczyli, że Putin się uspokoi po pierwszych sankcjach, no, nie do końca rozumieją realia tej sytuacji. Niemniej za parę miesięcy, może parę lat, problem Imperium Rosyjskiego się zakończy. Imperia nie bankrutują, nie upadają nie dlatego, że ktoś je napadł, tylko dlatego, że zbankrutowały. To jest główna przyczyna upadku Rzymu i wielu innych imperiów starożytnych, ale także współczesnych. I Rosję czeka ten sam los. Tego się Putin bał. To mógł mu trochę przyspieszyć Lech Kaczyński. Zabicie Lecha Kaczyńskiego dało mu kilka lat, ale jak widzimy, te kilka lat zarówno straciła Rosja, jak i świat. Bo Rosja nie zmieniła swojej polityki i poszła jeszcze bardziej agresywną. Natomiast Zachód, chowając głowę w piasek po tym, co się stało w Smoleńsku, nie przygotował się na tak agresywną politykę Rosji. Dzisiaj jest zaskoczony. No niemniej można mieć nadzieję, że to wszystko się jednak dobrze skończy, oby nas tylko nie objął ten pożar. Dobrze, to znaczy, my żeśmy takie życzenia złożyli na święta Bożego Narodzenia. Polakom radości, Ukraińcom wolności, a Rosjanom uczcie się chińskiego. Może na tym poprzestanę. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.